przepraszam, muszę iść do łazienki. Poczekaj, pójdę z tobą. Ty, jak myślisz? Co tam robią w trójkę? Ty, a może mają tam jakieś zdjęcia chłopaków, w których rzucają notkami? Nie, patrz. Zawsze wychodzą ładniejsze. Na pewno ktoś się maluje albo ubiera. W każdej knajpie pracowałby ktoś w toalecie? W sumie nie, ale coś może w tym być. No, może. Ty, Ola, masz może już? Mam, ale ty zamiast za to dasz mi puder. Okej, trzymaj. Ty, masz jeszcze szczotkę? Ja mam. O. Ale w sumie zaspokojujemy w toalecie, dobra? Okay. Dobra, ja pójdę, a ty pobieluj mi rzeczy. Aha. Ale zaraz ty mnie pobilujesz, bo ja też chcę wejść. Ej, a zakupy? Czemu im tyle zajmują? Pewnie sprawdzają w katalogu, ubrań, czy tego jeszcze nie mają. Nie wiem, robią jakieś obliczenia? Do ilu rzeczy będzie to pasowało? No nie wiem. Katalogu rzeczy? A myślisz, że jak inaczej miałoby się połapać w swojej szafie? No Ola nie ma niczego takiego. Podchodzi po prostu i wybiera. A ty byś się przyznał, że sprawdzasz w necie, jak się robi martwe ciągi? Nie no, masz rację, ale katalog? Wow. To dzisiaj ja otwieram pokaz. Dobra, a ja będę paparazzo. Malina, proszę, uśmiech, do mnie, teraz prawa, teraz lewa, trochę nogi, o tak, pięknie. No i jak ci podobają? Super, Ola, fotograf z ciebie, dzięki wielkie. O Boże. O, przepiękne. O co chodzi z torebkami? Po co tyle klamotów? I jeszcze ten bałagan. Człowieku, chyba nie byłeś nigdy dziewczyną na wakacjach. Ich torby to najlepsze, co mnie spotkało. Jakieś plastry, kremy, wszystko co potrzeba, ale fakt, mogłyby tam posprzątać. Może trzymają śmieci w torbach, żeby miały ładniejszy kształt i żeby inne koleżanki myślały, że mają więcej kosmetyku. Dobra, ja już gotowa. Spakować ci coś jeszcze? Wiesz co, wrzuć mi rajstopy. Dwie pary, okej. A! I jeszcze to. Po co ci buty na imprezę? Zawsze jak wracam autobusem w 12-centymetrowych szpilkach, to ludzie patrzą się na mnie jakoś dziwnie. No dobra, schowam się. Gdzie masz śmietnik? W kuchni, wrzuć do mojej torby cokolwiek. Dawaj, pojedziemy na taksówkę. Czasem boję się zostawić Nadię samą w domu. Licz się z tym, że przetrzepała ci pewnie już szuflady. A ty? Jak często zmieniasz hasło do komputera? No co ty, Ola, by nigdy. Nigdy? Dzisiaj zmienię. A ty co będziesz robiła? Nie no, może się pouczę albo, nie wiem, posprzątam. Nie ma co leżeć. To pa. Pa. A ta ich wspólna nocowanka? Gadują po uczelni i oglądają zdjęcia półnagich typów. Jak można tyle gadać o innych? My teraz niby gadamy o nich, ale to nie to samo. Bo my rozważamy, wyciągamy jakieś wnioski. No dokładnie, a one całą noc robią głupoty. Demokratyczny rząd, podobnie jak w Niemczech, nie mógł sobie z nimi poradzić. A my przypadkiem już tego nie widziałyśmy? Wiesz co, widziałyśmy pierwszą część, która tak samo się zaczyna. A, okej. Współczuję tym dziewczynom. Szczerze, to dobrze, że nas mają. No, pół dnia potrafię przegadać się niż. O, cześć kochanie, co tam? Zaczęłam dzień od wykładu planetarium. O 17 mam dzisiaj kolokwium, możesz się trochę pouczyć. No a potem idziemy z Olą, tak, z twoją Olą, do kina takiego dyskusyjnego. Będziemy rozmawiać o kinie amerykańskim. A wy co robiliście cały dzień? No, spotkaliśmy się o 10 na jedzenie. A 10 jest 14.50. Rozmawialiśmy o takie modne tematy, wiesz, męskie sprawy. O, okej, okay, no to co? Lecimy do auta, bo ja się nie mogę spóźnić. A.